Teraz chciałbym przeprowadzić doświadczenie, w którym odpowiem na pytanie, w jakich reakcjach, czy w jakiej reakcji otrzymujemy wodorotlenek. Przygotowałem sobie dwa substraty. Jednym z nich jest woda, drugim metal z pierwszej grupy, metal bardzo aktywny, sód, który w pojemniku zanurzony jest w oleju, w tym celu, żeby nie stykał się z substancjami zawartymi w powietrzu, mógłby z nimi reagować. Przygotowałem tutaj kawałek sodu. Dodatkowo do przeprowadzenia tego doświadczenia potrzebna mi jest zlewka. Lejek. I probówka. Również mam fenoloftaleinę i zakraplacz. Przypominam, fenoloftaleina to wskaźnik chemiczny, który w roztworach wodorotlenku zmienia barwę na kolor malinowy. W wyniku tej reakcji otrzymam dwa produkty. Jeden z nich będzie w zlewce, drugi, wykazujący się dużą lotnością, będę zbierał w odwróconej do góry dnem probówce. Potrzebny jeszcze jest mi nóż. Sód jest metalem miękkim. Możemy go z łatwością kroić nożem. Odkrojony fragment sodu wrzucam do probówki z wodą, a całość nakryję lejkiem z probówką. Jak na pewno zauważyliście, mój eksperyment zakończył się efektowną eksplozją. Mogę powiedzieć, że doszło do samozapłonu jednego z produktów, który powstaje w tej reakcji. Tym produktem jest łatwopalny wodór, który może również eksplodować w zetknięciu się z tlenem. W zlewce mam drugi produkt, do którego wkroplę fenoloftaleinę. Fenoloftaleina zabarwiła się na kolor malinowy, a przy okazji widzimy zjawisko dyfuzji. Możemy powiedzieć, że w zlewce znajduje się roztwór wodorotlenku sodu.
Na pytanie, jak powstają wodorze tlenki metali, mogę odpowiedzieć, że wodorze tlenki metali z pierwszej grupy powstają tak, jak otrzymałem wodorotlenek sodu, czyli w reakcji aktywnego metalu z wodą. Produktem dodatkowym jest ulatniający się wodór. W takiej reakcji również możemy otrzymać wodorotlenki niektórych metali z grupy drugiej. Reakcja sodu z wodą świadczy o tym, że metale z grupy pierwszej reagują z wodą, tworząc wodorotlenki. Teraz sprawdzę, czy podobnie zachowują się metale z grupy drugiej, czy one też w reakcji z wodą tworzą wodorotlenki. W tym doświadczeniu moimi substratami są magnez, metal z grupy drugiej, i woda, którą podgrzałem, żeby przyspieszyć przebieg reakcji. Temperatura wody dochodzi do 60 stopni. Wykorzystam też fenoloftaleinę. Zmiana barwy fenoloftaleiny na kolor malinowy potwierdzi przebieg reakcji i otrzymanie wodorotlenku. W tym przypadku wodorotlenku magnezu. Dodam kilka kropel. Fenoloftaleiny. Wymieszam. I do naczynia, do zlewki wrzucę wiórki magnezu. Obserwujemy stopniową zmianę zabarwienia roztworu. Roztwór przyjmuje barwę malinową. Ta barwa świadczy, że otrzymaliśmy wodorotlenek magnezu w reakcji tego pierwiastka z wodą. Drugim produktem ulatniającym się ze zlewki jest wodór. Reakcja magnezu z wodą nie przebiega tak szybko, jak widzieliśmy to przy reakcji sodu z wodą. Przebiega powoli. Żeby ją przyspieszyć, grzałem wodę do wyższej temperatury niż temperatura pokojowa. Barwa malinowa roztworu pozwala nam wnioskować, że w reakcji magnezu z wodą otrzymujemy wodorotlenek. Tym wodorotlenkiem jest wodorotlenek magnezu. Możemy też stwierdzić, że pozostałe pierwiastki, pozostałe metale z grupy drugiej, poza berylem, również reagują z wodą, tworząc wodorotlenki. Metale z grupy pierwszej i drugiej należą do metali
aktywnych. Przeprowadzone dwa doświadczenia przedstawiłem za pomocą symbolicznych równań chemicznych. Pierwsze równanie dotyczy reakcji sodu z wodą. W jej wyniku otrzymaliśmy wodorotlenek sodu i ułatwiający się wodór. Tak jak sód, będą reagować wszystkie metale z grupy pierwszej. Również metale z grupy drugiej reagują z wodą. Tak jak magnez użyty w doświadczeniu, w wyniku reakcji magnezu z wodą otrzymaliśmy wodorotlenek magnezu i również ulatniający się wodór. Przypominam, że cząsteczka wodorotlenku składa się z dwóch elementów z grupy wodorotlenowej i z metalu. Metale z grupy pierwszej mają wartościowość 1 i przyłączą jedną grupę wodorotlenową, też o wartościowości równej 1. Metale z grupy drugiej mają wartościowość 2 i przyłączą dwie jednowartościowe grupy wodorotlenowe. Chciałbym też, żebyście zapamiętali, że metale aktywne, metale z pierwszej i drugiej grupy, w reakcji z wodą tworzą wodorotlenki rozpuszczalne w wodzie, które nazywane też są zasadami. Jedynie beryl z grupy drugiej nie reaguje z wodą i nie utworzy nam wodorotlenku. Chciałbym, żebyście w zeszycie przepisali schemat widoczny na ekranie, który opisuje przeprowadzone przeze mnie doświadczenie i uzupełnili miejsca z kropkami. Podobnie opisujemy doświadczenie drugie, czyli reakcję magnezu z wodą. Uzupełniamy miejsce wolne, zaznaczone przeze mnie kropkami. A na koniec wykonajcie zadanie, którym za pomocą symboli i wzorów macie przedstawić reakcję litu z wodą i wapnia z wodą. Ja te reakcje zapiszę słownie. Waszym zadaniem jest zamienić zapis na zapis z użyciem symboli pierwiastków i wzorów związków chemicznych.